No i oczywiście na wstępie najważniejsza informacja jest taka, że to wszystko zależy od uczelni. Każda uczelnia ma swoją książkę przewodzącą, czyli po prostu w programie nauczania wam powiedzą, która jakby was najbardziej obowiązuje, którą wam wasz profesor, nauczyciel wybierze. Więc to nie jest tak, że wszyscy uczą się z tego samego. Wiadomo, wszystkie te książki mają mniej więcej te same informacje, bo to nie jest tak, że każda książka ma po prostu inne informacje i po prostu jak będziesz się uczyć z innej, to w ogóle nic nie będziesz umieć. Będziesz umieć tak samo, tylko w niektórych książkach są po prostu trochę inne szczegóły, niektóre rzeczy są takie kosmetyczne zmiany, o które mogą się pojawić pytania właśnie na kolokwiach, na egzaminie. No i jeżeli będzie pytanie i inne odpowiedzi będą w tej książce i w tej książce, no to jeżeli będziemy chcieli się odwołać do takiego pytania, że mamy na przykład je dobrze jednak, no to odpowiedzi będą brane na podstawie tej książki, która obowiązuje. I to nie chodzi mi o takie duże różnice, typu na jakieś duże różnice, tylko takie małe, typu, że czy ta struktura znajduje się w górno lewej stronie, czy górno bardziej prawej stronie. Takie małe różnice po prostu. Więc mniej więcej wiadomo, to jest, te książki wszystkie opisują tą samą rzecz, czyli po prostu ludzkie ciało i ci autorzy tych książek się na sobie nawzajem wzorują, czerpią informacje z różnych źródeł. Te książki są aktualizowane, a niektóre są nieaktualizowane, więc to jest mniej więcej ta sama wiedza, tylko po prostu one różnią się szczegółami. Albo w niektórych książkach napiszą coś bardziej ogólnie, w innej książce napiszą to bardziej dokładnie. I na przykład tego bardziej dokładnie nie będą u was wymagać, więc to naprawdę jest bardzo różnorodne. Ale w skrócie, jakie książki podstawowe trzeba mieć? I zalecam je oczywiście wypożyczać. Przede wszystkim trzeba mieć atlas rysunkowy. Rysunkowy, czyli po prostu taki, gdzie mamy narysowane struktury kolorkami, podpisane wszystko ładnie. Potem mamy atlas fotograficzny, czyli taki, gdzie, ja zaraz to wszystko pokażę, czyli taki, gdzie po prostu mamy zdjęcia prosto z sali sekcyjnej. Mamy zdjęcia mięśni, zdjęcia ciała, całego z naczyniami, z nerwami. Wszystko jest podpisane, czyli to, z czego tak naprawdę trzeba będzie się uczyć na kolokwia praktyczne. No bo z rysunkowego możemy się nauczyć na zwykłe kolokwium, bo tam też widać na przykład, że struktura jest obok tej, ta obok tej. Natomiast jak zobaczycie już prawdziwe zwłoki, no to tam kolorów nie będzie. Nie będzie czerwonych tętnic i różowych mięśni i żółtych nerwów, tylko wszystko będzie brązowe. I jedyny sposób na rozróżnienie tego to będzie właśnie patrzenie na ich przyczepy, podnoszenie tego, dotykanie średnicy, czy to naczynie jest elastyczne, czy nieelastyczne. Jeżeli jest elastyczne, to jest to tętnica. Jeżeli jest takie szerokie i wiotkie, to jest to żyła. Więc atlas fotograficzny się na pewno przyda na zajęcia praktyczne, więc na pewno polecam te dwa atlasy. Następnie polecam, no po prostu macie podręczniki, tu są takie przykładowe, które wypisałam. I następnie polecam zbiór pytań, czyli sobie znaleźć jakąś książkę, po prostu oficjalną książkę, gdzie ktoś zrobił zbiór pytań z anatomii. Są takie książki, zaraz wam je pokażę. I po prostu często profesorowie, nauczyciele biorą te pytania z tych książek. Wiadomo, one nie są jakieś bardzo identyczne, ale naprawdę, no, to są takie podstawowe pytania, o które każdy będzie was pytał, typu przebieg jakiejś tętnicy, co ona unaczynia, co ten nerw unerwia, gdzie on przechodzi. To są takie same pytania, które są w tych książkach, nawet jeżeli są inaczej sformułowane, no to żadnych nowych pytań ci nauczyciele nie wymyślą, bo to jest taka podstawowa wiedza, takie podstawowe pytania, które każdemu trzeba zadać. Więc mi na pewno robienie tych pytań pomogło, chociaż dopiero dosyć późno zaczęłam je robić, ale na pewno parę pytań by się powtórzyło, wiadomo, nie tak jeden do jednego, ale mniej więcej rodzaj pytania, myślę, że tak 3-4 pytania się powtórzą. Na pewno. Dobra, więc jeżeli chodzi o podręczniki, mamy takie cztery podstawowe, które są mi znane w każdym razie. To są oczywiście nazwiska autorów, dlatego brzmią tak dziwnie. Czyli jest Skawina, Krechowiecki, Bochenek, Moryś. No i oczywiście wykłady. Wykłady to jest po prostu indywidualny wykład waszego wykładowcy, na którym on przekaże wam jakieś inne informacje, które rzekomo nie ma ich w książkach.
albo są w jakichś tam innych źródłach i tak dalej. Znaczy w moim przypadku wykłady się nie sprawdziły, w sensie ja wolałam po prostu na podstawie książki sobie sama wszystko robić, niż oglądać te wykłady. Nie jestem jakimś typem słuchowca, więc nie chciało mi się tego słuchać, jak on to wolno mówił. Zresztą też trudno mi było słuchać wykładów nie mając wiedzy. W moim przypadku lepiej mi się na przykład było nauczyć i potem taki wykład obejrzeć, niż po prostu z pustą głową oglądać wykład, bo no, mi to się nie sprawdziło po prostu. Więc zależy, czy wasze wykłady są jakieś bardzo istotne, bo może być tak, że wasze wykłady są jakieś przydatne i są tam jakieś nie wiadomo jakie informacje, aczkolwiek trzeba po prostu samemu się zorientować, bo według mnie wykłady nie są podstawą i ja naprawdę obejrzałam może z jeden wykład i wszystkiego się uczyłam po prostu z książki. Dobra, a więc po prostu czym się różnią te książki? W skrócie to jest wszystko anatomia, czyli ta sama wiedza, tylko po prostu przekazana w inny sposób. Na przykład w Bochenku to jest stara książka, tu będzie bardzo dużo tekstu ciągłego, będzie takie zastosowanie kliniczne, to będzie opisane jak taka historia, będzie tekst ciągły, będą podane przypadki, choroby, jakby będzie to tak bardziej powiązane, więc jeżeli ktoś chce tak dogłębnie to zrozumieć, i też nie uczyć się tylko samej takiej teorii, ale też tak zrozumieć przyczyny, skutki i tak dalej, no to ta książka jest okej. Natomiast jeżeli nie ma się dużo czasu, albo jeżeli w ogóle nie chce się spędzić nad tą książką 5 godzin, no to po prostu nie warto się z niej uczyć, bo po to mamy te pozostałe książki, żeby one skróciły nam tego Bochenka, bo te wszystkie inne książki, które tu są, to jest skrót tego Bochenka. No bo on nie bez powodu ma 5 tomów. Jest to książka, która ma 5 chyba tomów albo więcej anatomii i to takich grubych tomów, więc na przykład Krachowiecki jest napisany w jednym tomie. 5 tomów, czyli 5 działów. Tutaj mamy te wszystkie 5 działów, które nas obowiązują na pierwszym roku, czyli osteologia, czyli nauka o kościach, potem kończyny, czyli ręce, nogi i tam będziecie mieli mięśnie, naczynia, nerwy. Na osteologii będziecie mieli tylko kości. Kość udowa, ramienna, łokciowa, promieniowa, kości ręki, kości stępu i tak dalej, czaszka. Na kończynach będziecie mieli, jakie macie mięśnie na tych rękach, mięśnie na nogach, naczynia, nerwy. Potem będziecie mieli temat klatka i brzuch, czyli klatka, czyli po prostu serce, płuca i brzuch, to będzie połączone, czyli cała miednica, co tam jeszcze jest, jelita, układ pokarmowy, układ wydalniczy, to chyba tyle. Układ krwionośny, krwionośny jest wszędzie, bo te naczynia są wszędzie, ale tak w skrócie, układ wydalniczy i pokarmowy będzie tutaj. Potem głowa. Głowa to będą po prostu tak jakby czaszka, tylko że co się znajduje w tej głowie. Czyli mięśnie głowy, narządy zmysłów, czyli nos, gardło, jama ustna, oko, ucho, jakie nerwy tam przebiegają, czyli wszystkie nerwy czaszkowe, czyli nerwy, które znajdują się w tej czaszce, typu nerw wzrokowy i tak dalej. I potem ostatni temat to będzie mózg, czyli już stricte to, co jest w mózgu. Będziecie mieli jakieś tam drogi mózgowe, ciało migdałowate, tak mówię, takie pojęcia, które będziecie kojarzyć z liceum, właśnie ciało modzelowate, amygdala, hipokamp. To będzie już tak stricte to, co jest w głowie, czyli konkretnie ten mózg, a głowa tutaj to jest po prostu ta taka ogólna głowa, że tak powiem. Naczynia, nerwy głowy i tak dalej. Okej. Więc tak jak widać, możemy to napisać w 5 tomach i to takich grubych, albo możemy to napisać w jednym tomie, który no wprawdzie też nie jest chudy, ten Krachowiecki nie jest chudy. Powiedziałabym, niestety nie mam właśnie ich przy sobie, bo zapomniałam, że nagrywam ten film i oddałam te książki już do biblioteki. Ale ja bym powiedziała, że Krachowiecki jest gdzieś takiej grubości. To jest jakaś książka po prostu. On jest gdzieś takiej grubości. Pamiętajcie też, że tego tekstu całego to nie musicie się uczyć wszystkiego na pamięć. Naprawdę trzeba wybierać te informacje. Więc tak, w skrócie Krachowiecki jest napisany na podstawie Bochenka, tylko jest napisany w jednym tomie. Trochę większym, ale też jest bardziej taki bardziej poręczny niż taki Bochenek. Z Bochenka raczej uczyły się poprzednie pokolenia, teraz już tak nie jest, że są aż tak szczegółowe rzeczy wymagane. Więc Bochenek to jest taki bardziej według mnie hobbystyczny, taki żeby sobie doczytać, jak ktoś ma wolną chwilę i mu się nudzi i po prostu za mało ma tej anatomii i po prostu stwierdza, że jeszcze chce poczytać sobie o takim zastosowaniu klinicznym,
jakichś dodatkach. To jest po prostu taka historia, bardzo dużo tekstu ciągłego. Ja osobiście ani razu się z tej książki nie uczyłam, więc to są tylko takie moje rzeczy, które słyszałam od innych, bo chyba raz próbowałam ją czytać, ale nie dałam rady, więc to są przemyślenia innych ludzi, którzy się uczyli z tego, bo da się, no jest tam dużo wiedzy, ale no trzeba wybrać tą wiedzę. I tak naprawdę co z tego, że nauczymy się 5 tomów, jak tak naprawdę na kolokwium będą tylko podstawowe pytania. Tam nie będzie wszystkiego. To nie jest tak, że trzeba znać cały podręcznik na pamięć. Trzeba znać podstawowe informacje, które tak naprawdę są w każdym podręczniku, plus jakieś tam takie dodatkowe informacje, które właśnie wam powie na wykładzie ktoś, albo wam powie, że no zwróćcie szczególną uwagę na akurat to, na przebieg tego nerwu, albo na coś tam. Okej, więc... I potem mamy kolejną skawinę. Skawina to jest znowu skrót Krechowieckiego. Więc w skrócie to nie jest tak, że w tych książkach jest wszystko to samo, bo w niektórych jakby tych książkach nie ma tych informacji i trzeba doczytać, żeby je uzupełnić, ale to też nie są jakieś takie bardzo ważne informacje według mnie. To nie są takie kluczowe informacje. Natomiast według mnie Krechowiecki i Skawina to jest dobre połączenie. Skawina jest bardzo lubiana przez studentów, przez to, że jest to bardzo mała książka. To jest chyba z, nie wiem, 10 albo 20 takich małych książeczek, tylko na podstawie konkretnych tematów. W sensie, dobra, tak samo jak to w sumie, głowa, mózg i tak dalej, ale mamy trochę inny podział. Na przykład mamy podział czaszka i tam jest... Nie wiem, jak to powiedzieć w sumie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale w skrócie Skawina to są takie małe książeczki, typu jest bardziej niby używana jako taką powtórkę przed kolokwium, przed egzaminem, ale znam ludzi, którzy tylko się z tego uczyli i tak samo dobrze zdawali. Na pewno wam powiem, że Skawina wygląda gdzieś tak. To jest gdzieś taka książeczka. Naprawdę ona ma ze 120 stron, to jest coś takiego. To nie jest... to jest gdzieś takiej grubości. Jest taka mała książka i właśnie mamy tak z 10-20 takich tomów małych. Tak bardziej skrótowo napisane, bardziej w punktach napisane. Nie są to takie rzeczy z rozległym tekstem. Mamy tam parę obrazków, tak żeby zarysować to. Więc wydaje mi się, że to jest dobra książka tak na początek, żeby w ogóle zacząć tą naukę tej anatomii, bo tam mamy tak jakby wypunktowane te rzeczy. Ale nie opierałabym się tylko na tej książce, mimo wszystko. Mimo wszystko bym jeszcze czytała Krechowieckiego do tego. Okej, pokażę wam teraz, jak te książki wyglądają. Jeszcze to, co jest ważne, to mi się bardzo w Krechowieckim podobało to, że on patrzył na to tak bardzo holistycznie. Czyli nie było czegoś takiego, jak właśnie w Skawinie, w Bochenku, że mamy temat pod tytułem osteologia kończyny, klatka, głowa, tylko mieliśmy temat pod tytułem mięśnie, naczynia, nerwy. Czyli mieliśmy wszystkie mięśnie. Nie było takiego podziału typu mięśnie, robimy kończyny, no to robimy tylko mięśnie ręki i nogi. Nie, były po prostu po kolei mięśnie, od góry. Mięśnie głowy, twarzy, mięśnie klatki piersiowej, grzbietu, ręki, nogi, brzucha, pleców, wszystko. Potem były naczynia. Naczynia tak samo szły od góry do dołu. Potem były nerwy. Potem były żyły, potem były węzły chłonne. Potem były jakieś tam drogi w mózgu i tak dalej. Więc bardzo mi się podobało to, że on, i tak samo osteologia, on szedł po kolei, wszystkie kości od razu, żeby wiedzieć, jak to się łączy. I to naprawdę mi bardzo pomogło w zdaniu egzaminu, bo ja byłam dosyć w złym miejscu. W sensie, no była szansa, że byłam tak nastawiona, że no jak zdam za pierwszym razem, to naprawdę będę trochę zdziwiona, szczerze mówiąc. A zdałam za pierwszym razem i to z naprawdę dobrym wynikiem, jednym z lepszych, więc naprawdę to był dla mnie dosyć szok, ale to dlatego, że właśnie uczyłam się tego holistycznie. Wiadomo, że łatwiej się uczyć tego holistycznie, jak już się przerobi cały materiał i pod koniec roku zacznie się tego uczyć, więc nie wiem, czy ja to polecam na pierwszy raz. No, wydaje mi się, że nie, no bo trudno nam się uczyć za pierwszym razem od razu wszystkich naczyń. Tętnica udowa, tętnica ramienna, i tak dalej, aczkolwiek jak ktoś ma czas, żeby to sobie rozrysować, ja dopiero zaczęłam to rozrysowywać przed egzaminem, czyli po prostu zrobiłam sobie taki plakat, zaraz wam go pokażę, i po prostu zrobiłam sobie wszystkie naczynia ciała,
czyli jak idą od ramienia przez przedramię do ręki, do głowy, żeby widzieć, jak te wszystkie naczynia się łączą. Tak samo możecie zrobić z nerwami. Ja nie miałam aż tyle czasu, żeby to zrobić, więc zrobiłam sobie mniej więcej z mięśniami i z naczyniami, ale naczynia są bardzo ważne. To mi bardzo pomogło. I właśnie zrobiłam sobie takie schematy i przez to o wiele łatwiej można się tego uczyć, jeżeli, znowu tak samo jak mówiłam o nauce do matury, to musi być podejście holistyczne, czyli wszystko. Na początku wiadomo, to nie będzie łatwe, dlatego to jest po prostu podzielone na działy, podzielone na dział kończyny, klatka, brzuch, żebyśmy się uczyli tak jakby segmentów i dopiero może przed egzaminem je sobie połączyli w całość i patrzyli na to jako na całe ciało, jako wszystkie naczynia, które się łączą. Bo to naprawdę według mnie mi ułatwiło i zaraz wam powiem, jak ja zdałam egzamin, ale w skrócie zaczęłam się pod koniec uczyć skierowieckiego. Dosłownie, no ogólnie ja się zaczęłam uczyć 2 tygodnie przed egzaminem, z czego, no wiadomo, uczyłam się też mniej więcej na bieżąco. To nie były takie wyniki typu 80-90%, to były takie wyniki typu 60%. 60% akurat był u nas próg, żeby zdać. Więc to był taki 60, 60 parę, to były takie moje wyniki, czyli takie były ok, bo żeby zdać egzamin też trzeba mieć 60%, więc tak do tego podeszłam. A pod koniec wiedziałam, że ja po prostu nie zdążę się wszystkiego nauczyć, więc uczyłam się tylko właśnie tak jak w krachowieckim, uczyłam się najważniejszych rzeczy, czyli nauczyłam się wszystkich praktycznie naczyń, wszystkich nerwów i wszystkich mięśni. To była moja podstawa, żeby nauczyć się tego. Nie szłam działami, czyli po kolei, cała osteologia, tutaj kosteczka, tutaj mała kość, tutaj w nadgarstku, tutaj kości paliczkowe. Nie, naprawdę się skupiłam na takich szczegółach. Takich po prostu, że wiedziałam, że będą o nie pytania. I właśnie to, wydaje mi się, że uratowało moją sytuację. Bo na przykład też miałam szczęście, bo nie było na przykład prawie w ogóle pytań z tematów, których nie umiałam, bo naprawdę były działy, których ja w ogóle nie umiałam, ani na kolokwium ich nie umiałam, bo nie zdążyłam się nauczyć, ani na egzamin. Więc te tematy to było na przykład z osteologii. Osteologia to, ja wam tutaj powiem, jakie miałam wyniki z tych kolokwiów. Przypominam, że kolokwium to jest teoria plus praktyka, w sensie, wiadomo, w każdej uczelni jest inaczej. W mojej akurat było tak, że teoria to było chyba 60 pytań, więc maksymalnie można było mieć 60 punktów. 60 albo 70, coś takiego. I praktyka to było 10 preparatów, czyli 10 punktów. Czyli łącznie można było mieć chyba, no chyba można było mieć łącznie 70 punktów z kolokwium, 60 z teorii, 10 z praktyki. I tak. Ja z osteologii, to było kolokwium, na które ja niezbyt się uczyłam, szczerze mówiąc. Ja się nie uczyłam z 4 dni może. Naprawdę, tutaj mój wynik z teorii to był chyba 41%, z czego z praktyki mój wynik to był chyba 0. To był 0 punktów. 0 punktów. Więc automatycznie jak dostałam 0 punktów, to ta praktyka... Praktyka może nam podwyższyć, w sensie to jest system w mojej uczelni, to nie jest system wszędzie, tylko mówię jak było u mnie. Praktyka może nam podwyższyć lub zaniżyć wynik z teorii. Więc w momencie, kiedy ja bym dostała z praktyki 10 punktów, no to by mi ogólna średnia z teorii z praktyki wzrosła. Przez to, że dostałam 0 punktów, to moja średnia z pierwszego kolokwium z osteologii to było jakieś 37%. No więc no, jest to słaby wynik, patrząc na to, że z pierwszego semestru, żeby on był jakby zaliczony, trzeba mieć 45% minimum oczywiście z tych trzech kolokwiów, bo tutaj mamy pierwszy semestr, jak to jest, osteologia kończyny, tutaj mamy pierwszy semestr i tu mamy drugi semestr. Zabrakło mi jakiegoś tematu, bo było 6 kolokwiów. Dobra, przypomniało mi się. Klatka była połączona z szyją, a brzuch był połączony z miednicą. Okej, okay. Czyli tak to działało. Czyli nasz pierwszy semestr składa się właśnie z tych trzech działów, czyli osteologia, kończyny, klatka z szyją. No i z tych kolokwiów maksymalnie, minimalnie musimy mieć 45%, w sensie u mnie tak było, taki był regulamin u mnie, 45%, żeby ten semestr był zaliczony. Jeżeli mieliśmy poniżej 45%, to pisaliśmy tak zwanego rozboja, w ogóle ta nazwa jest bardzo dziwna dla mnie, pisaliśmy tak zwany test poprawkowy, w sensie napisaliśmy, ten kto miał poniżej 45%, pisał taki test, żeby podwyższyć sobie średnią.
Tylko, że on pisał ten test właśnie z tych trzech działów, czyli pisał jakby kolokwium, ale z całych trzech działów, więc to było dosyć dużo informacji. Po to, żeby i na taki wynik, jaki on by napisał ten test tego rozboja, taką ma średnią z semestru, czyli nawet jeżeli miał średnią z semestru 30%, a napisał te kolokwium podsumowujące z trzech działów, z tych, napisał je na przykład na 80%, no to jego średnia z pierwszego semestru będzie wynosiła 80%. No taki był akurat regulamin u nas, ale w skrócie, no, każdy wolał jednak wyciągnąć te 45%, bo nikomu się nie chciało uczyć jeszcze raz trzech działów. Okej, okay. No i potem z drugiego semestru znowu też trzeba było mieć 45%, żeby to zdać. Tak samo był też rozbój. I był też rozbój z całego roku, czyli jeżeli ktoś nie zdał rozboja z pierwszego semestru i rozboja z drugiego semestru, to mógł mieć rozboja z dwóch semestrów, czyli tak jakby mini egzamin, czyli tak naprawdę pisał test z sześciu tematów. To jest jak pisał po prostu egzamin, żeby być dopuszczonym do egzaminu, bo żeby być dopuszczonym do egzaminu, trzeba mieć średnią roku 45%, czyli trzeba mieć w sumie z tych dwóch semestrów 45%. No i jeżeli ktoś tego nie uzyska, no to pisał ten taki próbny egzamin, żeby być dopuszczonym do tego prawdziwego egzaminu. A żeby egzamin zdać, trzeba mieć 60% z praktyki i z teorii razem minimum. Więc no, każdy chciał uniknąć tego rozboja i sobie nie utrudniać życia, więc każdy starał się wyciągnąć na to 45%. No więc jak ja dostałam 37 z osteologii, to było takie, takie no niezbyt dobre. Ale jakoś, nie wiem, nie przejmowałam się tym, nie byłam świadoma w ogóle, jak działa ten regulamin, nie wiedziałam w ogóle do końca, jak to działa, bo był dosyć chaos. Potem z kończyn dostałam chyba z 47%, 41%, coś takiego, albo wydaje mi się, że z teorii dostałam 47%, coś takiego, albo 44%. Z praktyki na pewno dostałam 2 punkty. Więc w skrócie skończyn chyba miałam z 44%. Coś takiego miałam skończyn. Na pewno nie więcej niż 50. Więc to też był taki, no dobra, jesteśmy lepiej, ale dalej ten wynik, no nie był dobry. I tak naprawdę od mojego ostatniego kolokwium z klatki i szyi zależało, czy ja będę pisać tego rozboja, dlatego że, no, miałam na razie średnią poniżej 45%. Pamiętam, że przed rozbojem miałam średnią 39%. Więc dla wielu osób to ostatnie kolokwium w tym pierwszym semestrze było decydujące na temat tego, czy zdamy jakby ten pierwszy semestr, czy będziemy pisać ten rozbój z tych trzech działów, co oczywiście nikt tego nie chciał, bo całe ferie trzeba wtedy się uczyć, bo to było dosłownie kolokwium ostatnie w semestrze, było przed feriami. Więc ja się wtedy trochę zestresowałam i uczyłam się tej klatki i szyi, natomiast bardzo mi dobrze szła nauka w tym, bo jakoś łatwe to było naprawdę w porównaniu do kończyn, gdzie było strasznie dużo pomieszania nerwy, naczynia, mięśnie. Wszystko było razem. Natomiast w klatce bardzo dobrze mi się tego uczyło, łatwiej, bo to były takie duże struktury. To były płuca, serce, z naczyń prawie nic nie było, z nerwów prawie nic nie było. Naczynia to tylko była ta aorta, duże naczynie i te wszystkie naczynia w sercu. A tak naprawdę nie było tylu naczyń, co w całych kończynach. Te wszystkie tętnice na ręce, na nogach i tak dalej, nerwy. Więc tu było łatwo się uczyć z klatki i rzeczywiście to kolokwium było łatwe. Wydaje mi się, że może nawet je zrobili łatwiejsze, może żeby nam ułatwić. Natomiast ono było połączone z szyją. I ja z tej szyi, no, wiedziałam, że nie zdążę się tego nauczyć po prostu. Więc postawiłam wszystko na klatkę. Z szyi ostatniego dnia, dzień przed kolokwium, a nawet w dniu kolokwium raczej, bo mieliśmy kolokwia wieczorem. W dniu kolokwium zaczęłam się uczyć szyi i szybko tak nauczyłam się jakichś podstawowych rzeczy, podstawowych, takich najbardziej podstawowych, które wiedziałam, że no powinny być z tego pytania. Więc powiedziałabym, że z klatki naprawdę dobrze umiałam, ale z szyi umiałam, no, może tak z 15%. I z tego kolokwium, uwaga, dostałam 68% z teorii. Z praktyki dostałam 7 punktów, więc w sumie wyszło mi chyba 69% za całe kolokwium, co było naprawdę dużym boostem dla mojej średniej, bo potem ta średnia mi się wydaje, że skoczyła do 48%, coś takiego. Jakoś tak mi skoczyła. Więc już miałam takie wow, dostałam 69% z kolokwium, to jest dużo. Mimo, że nie uczyłam się w ogóle jednego preparatu, prawie w ogóle.
jednak postawiłam na ten. No i tak. No w klatce też było więcej informacji, jakby więcej można było się nauczyć z tej klatki niż z szyi, że tak powiem. Okej, więc nowy semestr nadchodzi, brzuch, miednica. Brzuch ok był okej, okay. Tam też nie było prawie w ogóle naczyń. W brzuchu są tylko struktury: wątroba, śledziona, nerki, jelita. Tam są tylko takie struktury, więc to jest dosyć łatwe, bo też właśnie nie ma mięśni za bardzo, nie ma za bardzo dużo naczyń, nie ma za bardzo nerwów, są tylko takie podstawowe, jakaś tam tętnica nerkowa, aorta, brzuszna, bla bla bla, takie łatwe, duże naczynia. I znowu moje kolokwium przychodzi i ja nie umiem z miednicy prawie nic. Zawsze jakoś umiałam się nauczyć na jedną rzecz, a potem na drugą już nie, bo to były jakby dwa tematy połączone, brzuch i miednica. Miednica, czyli wszystkie, układ rozrodczy w skrócie, układ wydalniczy. Miednica jest według mnie też dosyć trudnym preparatem, takim trudno sobie to wyobrazić, bo to wszystko dzieje się w obrębie miednicy, czyli nie dość, że trzeba znać anatomię kości miedniczej. To jeszcze jest tam dużo otwory w tej miednicy, tam wszystko przechodzi. Jest to dosyć, według mnie, skomplikowany preparat. Taki do wyobrażenia sobie, no bo brzuch jest prosty, mamy prosty brzuch, tu mamy jelita, mniej więcej każdy z nas wie, jak wygląda brzuch, a ułożenie tych struktur w miednicy jest trochę inne. Dlatego, no ja znowu z brzucha się nauczyłam dobrze, z miednicy nauczyłam się słabo, naprawdę słabo się nauczyłam. W miednicy pamiętam, że uczyłam się w dniu kolokwium. Po prostu ja zawsze mam speedruna i w dniu kolokwium uczę się po prostu chyba najwięcej informacji, więcej niż przez cały miesiąc nauki. I z brzucha i miednicy to kojarzę, że to kolokwium tak średnio innym ludziom poszło. Ja wiem, że dostałam chyba, na pewno z teorii dostałam 62%. Albo 62% dostałam z teorii. Z praktyki dostałam chyba, wydaje mi się, że 6 punktów. Więc w skrócie to mi średnia spadła, no w sensie spadła. No jak mam 62% i dostaję 6 punktów, czyli tak jakby 6 na 10, czyli 60%, no to moja średnia wynosiła jakby 61%, czy tam 60%. W sensie średnia ogólna z tego kolokwium brzuch i miednica. Więc to i tak było dobre, bo to już była taka średnia, że starczy mi jakby na egzamin, bo na egzamin trzeba było właśnie mieć te 60%. Więc też byłam dosyć ucieszona, że taki dobry wynik, mimo że miednicę naprawdę mało umiałam. Naprawdę mało. I nie wiem, jak to się stało. Po prostu wydaje mi się, że bardziej się skupiają na tych takich większych, typu brzuch, klatka, ale miednica też naprawdę jest duży preparat. Okej, i potem była głowa i narządy zmysłów. Z tego akurat się znowu, uwaga, znowu spoiler, nauczyłam się tylko na połowę. Nauczyłam się głowy, nie nauczyłam się narządów zmysłów. Czyli nauczyłam się mięśni głowy, nauczyłam się nerwów, nauczyłam się naczyń, podstawowych rzeczy, ale zmysłów nic, dosłownie nic. Zmysły, czyli oko, ucho, gardło, nos. Nic z tego nie. Do dzisiaj do egzaminu nic z tego nie zrobiłam. Oko, były jakieś pytania właśnie, siatkówka, ucho, były pytania właśnie, jakiś błędnik. Naprawdę, to są pytania, na które w ogóle nie odpowiedziałam. Na szczęście narządy zmysłów to był taki, dużo było tego tematu w książce, to chyba było z 80 stron nawet. Ale to nie były najważniejsze pytania z głowy. W głowie o wiele ważniejsze są właśnie na przykład nerwy, wszystkie nerwy czaszkowe. Nerw pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nerwy, nerwy, nerwy. Ważne są. Okej, więc znowu się nie nauczyłam tych narządów, zmysłów. Z nich nie było wiele pytań. Ja bym powiedziała, że może z 5-7 pytań na 60 pytań to nie jest dużo. I tak. Dostałam z tego kolokwium, wydaje mi się, że z teorii 60%. Z tego, co kojarzę, właśnie to kolokwium też było uważane niby za trudne wśród innych. Dostałam 60%, a z praktyki teoretycznie mogłam to sprawdzić, ale nagrywam to telefonem, więc wydaje mi się, że dostałam 6 lub 7 punktów. 6 lub 7 punktów. Coś takiego. Wydaje mi się, że 6, ale nie wiem, no dobra, 6 lub 7.
więc też było ok. Też było takie, że no dobra, już mój trzeci preparat, gdzie mam powyżej 60%, więc jakby no chyba zdam egzamin. Mimo, że tak naprawdę nie umiałam ani miednicy w tym czasie, ani szyi, ani narządów zmysłów, ani osteologii tak naprawdę, więc jakby już miałam sporo braków do egzaminu. I te kończyny, no 44%, to też nie był dobry wynik. Więc moim jedynym oparciem tak naprawdę to była ta klatka, brzuch i głowa, którą dobrze umiałam. Potem nadszedł mózg, który niby miał być najstraszniejszym preparatem, po prostu dużo dróg nerwowych, bla bla bla. I naprawdę on był jednym z łatwiejszych preparatów. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu w nim nie było w ogóle nerwów, naczyń, mięśni. To po prostu był mózg i trzeba było nauczyć się struktur, jakie w nim występują. Właśnie te hipokamp i te tak dalej, inne rzeczy. Wzgórze, podwzgórze. Wiadomo, były jakieś tam drogi nerwowe. No i szczerze mówiąc, ja się ich nie nauczyłam, więc z mózgu drogi nerwowe. Nie, nic. Po prostu nic z nich nie zrobiłam. Wydaje mi się, że może z nich też było z 5-7 pytań, coś takiego. Ale wszystkie inne pytania to były właśnie o tamte rzeczy. Gdzie leży ta struktura? Czy leży pod tym, czy leży bocznie od tego, czy do tyłu od tego? Za co ona odpowiada? Kora wzrokowa, bla, bla, bla. Więc z mózgu też miałam dobry wynik. Ja muszę powiedzieć, że chyba z mózgu miałam najlepszy wynik. Tak, miałam chyba 68 z teorii. I z praktyki miałam 8 punktów. Tak mi się wydaje. 8 punktów. Jeden błąd zrobiłam, bo po prostu mi się pomyliła nazwa. Drugi błąd był uznany jako błąd, ponieważ mieliśmy na praktyce podpisywanie preparatów. I ja podpisałam preparat nazwą, która nie jest do końca w naszym słowniku, który obowiązuje. To znaczy wzięłam to ze słownika internetowego po angielsku. A w słowniku, który nas obowiązywał, ta nazwa była troszeczkę zmieniona, bo to było słowo dwuczłonowe. Ja pierwszy człon napisałam tak samo, drugi napisałam na podstawie słownika internetowego, a nie słownika, który nas obowiązywał. No i nie zostało to uznane, niestety miałam pain, bo chciałam dostać 9 punktów. 9 na 10 to jest naprawdę świetny wynik, no ale dostałam 8 na 10, to też jest dobry wynik. Patrząc na to, że zaczęłam od zera. Ale od zera, dlatego że ja się po prostu nie nauczyłam na to. Nie jest, że byłam jakaś upośledzona, tylko po prostu nie nauczyłam się za bardzo na to. Więc tak, widać było jednak tą progresję w moich wynikach przez te wszystkie miesiące, bo już wiedziałam, jak się uczyć i tak dalej. Dlatego ostatecznie moja średnia pod koniec roku... Kurczę, muszę sobie przypomnieć ją. Wydaje mi się, że moja średnia wynosiła 60. 60 ileś. Nie pamiętam, nie chcę mi się tego liczyć teraz, ale to była taka średnia, mi się wydaje, w okolicach 63%. Tak mi się wydaje, coś takiego. Więc no, byłam dosyć nad przewagą, bo 45 trzeba, żeby zdać egzamin. No i tak. Dużo na pewno na egzamin praktyczny nie musiałam się bardzo dużo uczyć, dlatego że dużo pamiętałam z tych preparatów, naprawdę dużo pamiętałam, więc ogólnie najważniejsza informacja jest taka, że na zajęciach praktycznych musicie robić rzecz, która jest nielegalna, chyba że wam pozwoli asystent. Niektórzy nasi wiedzieli, że robimy zdjęcia. Musicie robić zdjęcia preparatów, co jest ogólnie... No niby nielegalne, ale wydaje mi się, że wszyscy asystenci wiedzą, że każdy tak robi, bo te preparaty są naprawdę tak zniszczone. One nie wyglądają jak w atlasie. I to, że macie w atlasie fotograficznym ładne zdjęcie mięśnia, a wasz mięsień będzie rozerwany w połowie. Więc wy musicie się uczyć na te kolokwia praktyczne na podstawie waszych zdjęć, bo w waszym zakładzie te kolokwia będą robione na podstawie tych preparatów. Macie na przykład 10 preparatów. I wasz zakład ma na przykład 3 serca. Każde serce będzie wyglądać inaczej. Inaczej niż w atlasie i w podręczniku. I musicie po prostu umieć rozpoznać to na podstawie tego konkretnego serca, które wasz zakład posiada. Bo naprawdę jest tyle zmienności w organizmie, że komuś wychodzi to naczynie z lewej, powinno z prawej. W książce mówi, że powinno być tak. A wy widzicie na preparacie w zakładzie, że w ogóle to naczynie...
się rozdwaja albo gdzieś indziej idzie. Więc musicie to robić na podstawie tych właśnie waszych preparatów oryginalnych, no bo na podstawie nich będzie to kolokwium i egzamin. I jakby te same preparaty potem dostaniecie na egzaminie. W sensie nie mówię, że dokładnie te same wam wybiorą, ale jak wybiorą, no to wybiorą spośród tej puli, którą posiada zakład. Tych, załóżmy, 30 preparatów, czy iluś tam. Okej, okay, więc robienie zdjęć, podpisywanie ich, nagrywanie filmików to jest naprawdę najlepsza opcja na kolokwium praktyczne i oczywiście uczenie się tego na bieżąco, jak zawsze, z kolokwium na kolokwium, bo potem naprawdę bardzo mi to pomogło. Szczególnie te zdjęcia, naprawdę zdjęcia to jest podstawa. Okej, okay. I praktyczne u nas wyglądało tak, że mieliśmy 24 preparaty. I żeby zdać to praktycznie, trzeba było mieć chyba też 60%, trzeba było mieć chyba 14 punktów. Ja miałam 17 punktów na 24, no nie jest to jakiś świetny wynik, myślałam, że będzie trochę większy, ale no okej, okay, zdane to zdane. No i potem była praktyka, no i na praktykę domyślcie się, że nie poprawiłam swojej wiedzy, to znaczy dalej osteologia, szyja, miednica, zmysły i drogi nerwowe. Nie zrobiłam tego na egzamin. Co prawda, szyję mogę powiedzieć, że dosyć nadgoniłam, więc szyję możemy uznać, że szyję poprawiłam, nauczyłam się jej mniej więcej. Z osteologii uczyłam się tylko tyle, żeby umieć mniej więcej na praktykę, czyli jakieś podstawowe kości. Nie nauczyłam się dużo z tej osteologii, na pewno nie wszystkiego. Takich samych podstaw się nauczyłam, typu jakieś duże kości, kość udowa, ramienna, łokciowa i też umiałam czaszkę, więc w osteologii czaszka jest bardzo ważna, ale tą czaszkę umiałam przez to, że uczyłam się jej podczas głowy. Tak jak mówiłam, miałam dobry wynik z głowy i to dlatego, że umiałam właśnie osteologię czaszki. Umiałam ją dopiero wtedy, w drugim semestrze, dopiero wtedy się jej nauczyłam. A osteologię na początku roku się no nie nauczyłam, więc nie znałam budowy czaszki, w sensie pod względem kości. Więc uczyłam się tej czaszki podczas głowy. No i to mi pomogło na pewno, bo z osteologii chyba z czaszki były z dwa otwory może. A ogólnie wiadomo, jak mamy 24 preparaty, no to z osteologii dadzą wam, nie wiem, maksymalnie 4 pytania. Skoro mamy 6 działów, 24 pytania, 24 preparaty, no to 4 tak naprawdę wychodzi 4 preparaty na dział, czyli z osteologii mogliśmy się spodziewać 4 preparatów, z czego czaszka jest na tyle rozległa, w sensie kostna czaszka, że tak podejrzewaliśmy, że z 2 będą z samej czaszki, więc ja praktycznie naukę osteologii odpuściłam sobie, bo wiedziałam, że mogę stracić te 2 punkty za jakieś tam kości, że czaszkę wiedziałam, że umiem, a wolałam się skupić na te inne preparaty, które już mniej więcej umiałam, bo się na nie uczyłam na inne kolokwia, niż tutaj, kiedy dostałam 0 punktów. Więc to jest taka też trochę taktyka. Okej, więc ja się zaczęłam uczyć 2 tygodnie przed egzaminem z anatomii. Dosyć dużo pamiętałam z tej głowy, brzucha, klatki. No nie powiedziałam, że dosyć dużo. Dużo musiałam powtórzyć, na pewno to. Klatka, brzuch, głowa, mózg dobrze pamiętałam, głowę też w miarę dobrze pamiętałam, bo to było niedawno, bo egzamin był w czerwcu, kolokwium z mózgu było w czerwcu, kolokwium z głowy było pod koniec maja, więc to mniej więcej było w podobnym czasie. Więc ja na pewno najbardziej chciałam się skupić na kończynach, bo wiedziałam, że one są ważne, a w ogóle ich nie kojarzę, w ogóle nie pamiętam to, co się uczyłam pół roku wcześniej i to jeszcze na 40 parę procent. Więc skupiłam się po prostu na tym, że z krachowieckiego robiłam sobie po kolei naczynia, nerwy i mięśnie. Czyli szłam już całkowicie holistycznie, bo wiedziałam, że tak też na to patrzą najbardziej nauczyciele. Takie są pytania, bo to jest jakby logiczne, żebyśmy umieli wszystkie te informacje połączyć. Więc tak się nauczyłam tego. Nauczyłam się unerwienia mięśni, unaczynienia tych mięśni. Ich ruchów też się nauczyłam. Więc to była moja baza. Wiedziałam, że to już mi dosyć dużo zapewni, żeby nadrobić tych kończyn i że to mi powinno nadrobić moją niewiedzę z osteologii, z miednicy, ze zmysłów i dróg nerwowych.
Więc uczyłam się naprawdę ogółów, ale też dobrze umiałam klatkę, brzuch, głowę i mózg. W sensie umiałam je dobrze na kolokwie, więc podczas tych 2 tygodni też się tego uczyłam, bo wiadomo, że dużo już zapomniałam. No ale o wiele łatwiej było mi sobie to przypomnieć, kiedy już miałam i gotowe notatki, i już się kiedyś tego uczyłam, niż takie osteologia i kończyny, gdzie tak, no, nie za bardzo tego to robiłam. Okej. I to mniej więcej wyglądało tak. No i potem dostałam. Egzamin wygląda tak, że mamy 100 punktów. 100 pytań w sensie. I ja, uwaga, dostałam 75 punktów na 100. Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Wydaje mi się, że przez to właśnie, że podeszłam do tego tak ogólnie. Bo na kolokwiach mogą nas zapytać o takie szczegółowe pytania, a na egzaminie jednak muszą być te ogólne pytania. Ogólne pytania o unerwienie, o unaczynienie, o ruch, o jakieś inne rzeczy. Tak naprawdę dostałam 74 punkty. Nie, jak to było? Aha, 25 jakby miałam błędu, z czego potem patrzę w kartę odpowiedzi, miałam 24 źle, jeden punkt, jakby jedno pytanie w ogóle nie odpowiedziałam, więc widocznie musiałam się jakoś zagapić, bo ja nie kojarzę tego, ale w ogóle nie odpowiedziałam na to pytanie. Więc było w ogóle jakby pusta kratka. Więc no, dosyć się zdziwiłam, ale po egzaminie miałam pozytywne odczucia. Miałam takie odczucia, że no może się uda, bo naprawdę wydawał mi się nietrudny. W sensie pasowało mi akurat to, czego się uczyłam, czyli z miednicy naprawdę były z 3 pytania, z osteologii z 5 pytań, ze zmysłów też z 5 pytań. Naprawdę były takie ogólne pytania dotyczące właśnie mięśni, nerwów, naczyń, ułożenia struktur, czyli co znajduje się za czym? Wątroba leży po prawej, śledziona leży po lewej, śledziona leży za nerką czy przed nerką. No wiadomo, te pytania nie były aż tak łatwe, ale to, co jest bardzo ważne w anatomii i na co zwracają uwagę wszyscy, to jest topografia, a topografia to oznacza umiejscowienie struktur. Co jest na lewo od czego? To naczynie jest za tętnicą, czy żyła biegnie obok tętnicy, po lewej czy po prawej? Czy tętnica biegnie przed żyłą czy za żyłą, czy biegną obok siebie, jak one się przeplatają, czy jest po lewej czy po prawej, przez który otwór przechodzi. Więc to są takie najważniejsze rzeczy. Topografia jednak jest najważniejsza, było dużo pytań z topografii. I tak, ogólnie tak wyglądała moja historia z tym. Więc ja tak naprawdę uczyłam się z książek, które mi obowiązywały, z książek profesora Morysia. Ale pod koniec roku zaczęłam właśnie szukać informacji w Skawinie i w Krechowieckim już stricte przed egzaminem, bo dowiedziałam się, że ludzie uczą się z tych książek i jakoś im to wychodzi, a ja uczyłam się z Morysia i zawsze miałam jakieś 60%. Nie miałam jakby wszystkich informacji i rzeczywiście w tym Krechowieckim było ich jakoś więcej, no ale okej. Po prostu na zmianę sobie czytałam ten temat i ten temat, robiłam notatki z tego i dopisywałam rzeczy, których nie miałam, bo jakby już miałam zrobione notatki na podstawie mojej książki prowadzącej. Potem okazało się, że ta jest prowadząca. Oczywiście ja o tym nie wiedziałam, no ale okej. Więc tak, przeżyłam bez wykładów i w sumie bez. To jest bardzo dziwnie się z tym czuję, że tyle tematów nie umiałam, a dostałam taki dobry wynik, ale tak naprawdę pytania były ogólne. I umiałam też dużo ważnych tematów. Mimo wszystko dużo umiałam, jeżeli chodzi o klatkę, brzuch, głowę, mózg, mięśnie, naczynia, nerwy w całym organizmie. To jednak jest dosyć sporo wiedzy i tak czy inaczej. Dobrze. Takie, zaraz powiem jeszcze, pokażę te podręczniki zaraz, ale no, najważniejsze takie sposoby na naukę według mnie to jest nauka jednocześnie z atlasem i z. No z atlasem po prostu. I z rysunkowym, i z fotograficznym. Im szybciej się zaczniecie uczyć z fotograficznym, tym będzie wam łatwiej. Wiadomo, najlepiej się uczyć na podstawie tych waszych zdjęć z zajęć, ale jednak pod kolokwium teoretyczne lepiej się uczyć z atlasem fotograficznym takim oficjalnym, bo tam ładnie te struktury widać, są wypreparowane, podpisane, a to, co macie w zakładzie, to są zwykle jakieś takie gluty, które musicie umieć podpisać tylko na wasze kolokwium praktyczne. A nie za bardzo wam pokażą ładny układ struktur.
bo to nie są takie ładne preparaty, takie, które się fotografuje i robi z nich atlas. Ok, więc na pewno nie uczyć się tylko z tekstu, czyli nie uczyć się tylko z tekstu i pisać notatki, tylko musicie widzieć, jak to biegnie. Musicie umieć opowiedzieć to, co widzicie. Czyli nie uczycie się, że ta tętnica biegnie na lewo od tej, biegnie obok niej nerw po jej lewej stronie i ona unerwia, unaczynia to i to. Tylko musicie się, musicie umieć to opowiedzieć. Po prostu widzicie obrazek i opowiadacie. Ta tętnica biegnie tu i tu. I musicie używać, żebyście wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje. Tak jakbyście mieli opisać, jak ktoś wam powie, no opisz, jak wygląda pies. Wy od razu się bez wahania mówicie, pies ma cztery nogi, ma ogon na tylnej części ciała. Nie wiem, ma nos, dwoje oczu, dwoje uszu. I tak samo musicie umieć to opowiedzieć, jak ktoś wam powie, opisz budowę wątroby. Wy mówicie, wątroba ma płat prawy i lewy, ma powierzchnię przeponową i powierzchnię trzewną. Znajduje się w niej żyła wątrobowa. Żyła wątrobowa znajduje się, nie pamiętam już nawet po której stronie, od tętnicy. Okej. Więc po prostu musicie wiedzieć, co się dzieje. No i przede wszystkim znać topografię, czyli że to le wątroba leży po prawej stronie. Musicie patrzeć na człowieka w ten sposób. Jeżeli są ogólnie pytania, albo opisujemy, jak wygląda człowiek, to jest pozycja anatomiczna. Pozycja anatomiczna polega na tym, że tu jest przód naszego ciała i ręce muszą być w ten sposób, że tu mamy dłonie, tu mamy dół łokciowy, czyli łokcie są z tyłu. Czyli to jest taka pozycja, jakbyśmy mieli ręce tak. Żebyśmy potem źle nie opisali, na przykład jak będzie pytanie, i będziemy myśleli, że człowiek stoi z opuszczonymi rękoma. Zwykle stoimy o tak, jak mamy opuszczone ręce. Mamy tak ręce. A pozycja anatomiczna to jest jakby rozwarte dłonie. Tu jest dół łokciowy, więc to jest nasza pozycja anatomiczna. Czyli jeżeli mamy pytanie, co biegnie po stronie promieniowej? Strona promieniowa to jest ta, gdzie znajduje się kość promieniowa. W pozycji anatomicznej kość promieniowa znajduje się tu, gdzie kciuk, więc w skrócie wszystko, co będzie po stronie kciuka, jest promieniowe. Tu będzie nerw promieniowy, tętnica promieniowa, dołek promieniowy, kość promieniowa. Ta strona to jest strona promieniowa, strona od kciuka. Natomiast strona łokciowa to jest strona od łokcia, czyli tu, bo łokieć znajduje się bardziej tutaj wewnętrznie, ta kość łokciowa. Więc tu mamy kość łokciową, nerw łokciowy, tętnicę łokciową. Ta strona od małego palca to jest strona łokciowa. I to są takie podstawowe pojęcia, które wszędzie się będą powtarzać. Po stronie promieniowej znajduje się coś tam, albo coś tam. Więc to jest pozycja anatomiczna. I ogólnie nazwy się będą powtarzać. Wszędzie będzie nerw udowy, tętnica udowa, kość ramienna, tętnica ramienna. Wszystko będzie się powtarzać tak jakby zależnie od waszego ustawienia ciała. No i też to, że tutaj mamy serce po lewej, wątrobę po prawej. Musimy jakby sobie to wyobrazić, że tak patrzymy, jak stoi człowiek. To wątroba nie jest po lewej, bo jakby ten człowiek stoi naprzeciwko nas. To jest jego prawa strona. Więc tak musimy wiedzieć. To jest prawa strona, to jest lewa strona. Czyli tu jest wątroba, tu jest serce, śledziona będzie tutaj i tak dalej. Więc na pewno takie ważne słowa, które wam ułatwią życie, to jest strona promieniowa i łokciowa. Właśnie to jest to. Plus wszędzie będzie się w topografii powtarzać słowo przyśrodkowo i bocznie. W skrócie, przyśrodkowo to jest to, co jest wewnątrz, przy środku. Czyli jak na przykład mamy tutaj naczynia. Mamy tak zwany pęczek naczyniowo-nerwowy, coś takiego, gdzie tutaj biegnie nerw, tętnica i żyła. Ja szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, co biegło bardziej. Wydaje mi się, że żyła biegła bardziej bocznie. Załóżmy, że tak. I załóżmy, że to jest tętnica. Ja nie chcę wam tutaj wprowadzać w błąd, bo nie pamiętam już tych informacji. Ale załóżmy, że tętnica jest tu, nerw jest tu i żyła jest tu. To mówimy tak. Tętnica znajduje się bocznie. Tętnica znajduje się przyśrodkowo od nerwu. Nerw jest tutaj, bardziej wewnątrz jest, bardziej do środka jest tętnica. Tętnica jest przyśrodkowo od nerwu, albo nerw jest bocznie od tętnicy. Zawsze są takie pytania. Żyła jest najbardziej bocznie w tym pęczku. Tętnica jest najbardziej przyśrodkowo. Żyła jest bocznie od nerwu. Nerw jest przyśrodkowo od żyły, ale bocznie od tętnicy.
To są takie nazwy, czyli przyśrodkowo w skrócie oznacza bardziej wewnętrznie, bocznie oznacza zewnętrznie. Na przykład kość promieniowa jest bocznie od kości łokciowej w pozycji anatomicznej i tak dalej. Więc to są takie podstawowe. Jeszcze jest taki skrót WAN, który określa najczęściej układ właśnie naczyń, czyli mamy vein, artery i nerve. Czyli mamy układ, jak najczęściej te naczynia występują obok siebie. Czyli najczęściej mamy żyłę, tętnicę, a potem nerw. No wiadomo, to może się różnić, ale w skrócie zwykle one biegną obok siebie i mniej więcej tak samo. Więc to jest taki skrót, jakbyście się z nim spotkali. Okej, więc teraz tylko szybko pokażę Wam te książki i to było na tyle, ale jeszcze pokażę, jak te książki wyglądają. Dobra, a więc tutaj mamy pytania, 1500 one się nazywają, bo jest to 1500 pytań. I wyglądają one tak. Mamy podział na układ kostny, mięśniowy, czyli to jest właśnie podział tak jak w krajowieckim, czyli mamy podział na wszystkie mięśnie, czyli mamy pytania ze wszystkich mięśni, układ naczyniowy, pytania ze wszystkich naczyń. Tutaj są takie podstawowe pytania, jak trochę w liceum, oddechowy, trawienny i tak dalej. I potem mamy podział: kończyna górna, dolna, szyja, klatka, jama, miednica, głowa, ośrodkowy układ nerwowy, czyli w skrócie mózg. Tu jest akurat trudniej, bo to są pytania, jakby wielokrotnych odpowiedzi tutaj są, ale to jest dobry pomysł, że to jest wielokrotnego wyboru, bo no, jest trochę trudniejsze przez to, a na egzaminie macie jednokrotnego. Więc tutaj macie po prostu takie pytania i po prostu sobie polecam przed każdym kolokwium zrobić taki jeden dział. Jeden temat ma chyba 100 pytań zwykle. Więc na egzaminie macie 100 pytań, na kolokwium macie, znaczy w moim przypadku 60 na kolokwium. Więc polecam taką książkę, bo to jest jedyny zbiór zadań, jaki ja tak naprawdę znam. Nie znam innych, nie wiem, czy są inne pytania. Te są chyba najbardziej popularne. I ja polecam oczywiście wszystko wypożyczać, bo nie ma sensu tego kupować, bo gdybyśmy mieli kupować te wszystkie książki, kosztowałoby to nas naprawdę setki, pewnie 1000 zł by to kosztowało, żeby kupić wszystkie tomy. A tak naprawdę nie będziecie wiedzieli na początku roku w ogóle, co was obowiązuje, więc ja naprawdę polecam wypożyczyć sobie wszystkie te książki, wszystkie te książki, które wam, no wszystkie książki po prostu i w trakcie roku się dowiecie, które was obowiązują, z których się lepiej wam uczy, z których gorzej, po prostu je oddacie. I polecam sobie także wypożyczyć atlas rysunkowy, najbardziej popularny jest z Netera i atlas fotograficzny i to już zależy od was, który wam się będzie najbardziej podobał. Po prostu zobaczycie w bibliotece, które zdjęcia wam najbardziej przemawiają. Niektórzy wolą wielkie zdjęcia, niektórzy wolą mniejsze. I tak dalej. I zwróćcie też uwagę w atlasie fotograficznym, w jakim on jest języku, bo na przykład mnie obowiązuje angielski, czyli polsko-angielskie tłumaczenie, a niektóre uczelnie mają polsko-łacińskie, więc polecam sobie wziąć atlas fotograficzny z takim tłumaczeniem, jakie was obowiązuje, żebyście nie musieli co chwilę sprawdzać sobie, patrzeć na strukturę i jeszcze sprawdzać nazwę, bo na przykład macie nazwę łacińską, a musicie znać angielską. Więc weźcie sobie atlas polsko-angielski na przykład. Fotograficzny dowolnie, jaki wam się podoba, jaki wam. Atlasy u mnie w bibliotece, na przykład w bibliotece wypożyczają nam na cały rok, więc mamy na jeden rok atlas. Polecam to zrobić jak najszybciej we wrześniu, zanim wszyscy to wypożyczą, ale też wszystko będziecie mieli, wydaje mi się, dostępne online. Nawet jak nie macie atlasu w formie papierowej, to zawsze będzie on digital, będzie na waszym telefonie też prawdopodobnie. Co też jest według mnie wygodniejszą opcją, na przykład na zajęcia nie mam zamiaru nosić atlasu Netera, bo zaraz wam pokażę, jaki on jest wielki. To jest taki atlas, żeby tylko go trzymać w domu, żeby mieć duży ekran, duży obrazek, a na zajęcia polecam w telefonie jednak te atlasy. Tu jest atlas, właśnie ten. I on jest akurat po polsku. I on właśnie wygląda tak. No. Ej, patrzcie, dobrze pamiętałam. Najpierw jest tętnica, potem jest żyła. I pomiędzy nimi jest nerw, właśnie o to mi chodziło. Tętnica, nerw, żyła. Co się przeplata, że ta tętnica jest przed tą. Najczęściej są pytania pod tytułem: tętnica podobojczykowa
prawa biegnie do przodu czy do tyłu od żył podobojczykowej prawej? No to widzimy, że ona biegnie do przodu, bo jakby ją przykrywa. Takie są pytania, to jest topografia. Więc tak wygląda taki atlas. Jest duży. Polecam go, bo najlepsze są dwa atlasy, fotograficzny i właśnie taki, taki, zwykły. Tu macie wszystko w nim, więc no on jest strasznie ciężki, więc nie polecam go nosić. Tylko patrzcie, żebyście mieli dobre wydanie, bo ja mam jakieś stare, ale to chyba nawet bez znaczenia, wydaje mi się, że to nie ma aż takiej dużej różnicy. No ale w skrócie atlas rysunkowy Netera polecam i atlas fotograficzny dowolnego wyboru. Zbiór zadań, no i wypożyczcie sobie wszystkie podręczniki i potem po prostu stopniowo je oddawajcie do tej biblioteki. Ja tutaj mam jakiś jeszcze jeden atlas, nigdy z niego nie korzystałam, tylko że on jest akurat z tego, co widzę, po łacinie, więc chyba dlatego z niego nie korzystałam. No ale on jest taką gorszą wersją po prostu Netera, no. Zależy kto co lubi, no ale jak jest po łacinie, to nie ma sensu, jak tam mam po polsku albo po angielsku na przykład. Więc taki, potem tutaj wygląda, tak wygląda tom bochenka, tom szósty, czyli jednak więcej niż pięć, jest więcej tych tomów. No jest to stara książka, nie wygląda to ciekawie, tyle powiem. Obrazki też nie są jakieś zachwycające, plus tłumaczenie jest po łacinie, więc też trochę słabo, bo ciężko jest patrzeć na obrazek, próbować sobie zrozumieć, co tutaj piszą, jednocześnie musicie sprawdzać tłumaczenie, bo tutaj jest po łacinie, więc... Tak wygląda książka Bochenka. Widać, że jest ona stara. Naprawdę nie wiem, z którego ona jest roku. 63. Właśnie. Tu mam kolejnego Bochenka chyba. Nie. Atlas Anatomii. Jakiś inny. Też niezbyt fajny. Bo też jest po łacinie. To są jakieś stare książki. Nie ma sensu tego używać według mnie. Potem mam jeszcze jeden atlas. Ten jest w ogóle cały po angielsku, z tego co widzę. Nazwy są po łacinie, a tekst jest po angielsku. No w skrócie chcę wam powiedzieć, że jest naprawdę duży wybór, więc najlepiej po prostu pójść do biblioteki i sobie popatrzeć, co jest w waszym stylu i tyle. Potem mam tutaj skawinę, już wam pokażę. Tylko, że jest ona po prostu na tablecie. To jest bardzo wygodna opcja. Bierzecie takiego tableta ze sobą na zajęcia, nie musicie nosić tych książek i tyle. I jak wygląda skawina? Tak jak mówiłam, wypunktowana. Macie napisane unerwienie, unaczynienie, czynność. Wszystko jest tak jakby napisane bardziej skrótowo. Są jakieś obrazki. Same takie podstawowe rzeczy, ograniczenia, to jest tak zwana topografia. Ograniczenia zawartość, czyli macie jakąś strukturę, macie jakiś dół, na przykład dół łokciowy. Co on zawiera? Tętnica łokciowa, czy nerw łokciowy, czy co on zawiera? I jego ograniczenia. Jak ten dół jest ograniczony? Od góry przez jakąś powięź, od boku przez jakąś tętnicę, przez jakąś kość. To jest topografia, to jest najważniejsze. Ograniczenia, zawartość i tak dalej. Tego trzeba się uczyć. To jest topografia, więc w skrócie tak wygląda skawina. Wszystko jest takie wypisane, wypunktowane, nie ma zbyt wiele obrazków, są tylko jakieś podstawowe czasami, więc tak ona wygląda. Jak widać ma 90 stron. 90 stron dla, uwaga, to jest kończyna górna i dolna, więc to naprawdę nie jest dużo. I teraz wam pokażę, jak wygląda mój podręcznik, który zresztą muszę sprzedać, bo to jest jedyne książki, jakie kupiłam, to jest właśnie to. I niezbyt mi się dobrze z nich uczyło. Są takie średnie. Bo po pierwsze są po łacinie. First of all. Po drugie te obrazki, no, słabe dosyć są według mnie. Nie jest zła ta książka, nie jest aż tak tragiczna jak Bochenek, ale... No jest po łacinie, plus te obrazki są takie dosyć basicowe. Po łacinie są obrazki w sensie. Więc tak wyglądają te wszystkie tomy. No muszę je sprzedać, bo ich nie potrzebuję. I tak, to był Skawina, już powiedziałam, Moryś powiedziałam, to był Moryś. Bochenek powiedziałam, to jeszcze Krachowiecki pokażę. I tutaj jak widać mamy znowu podział na wszystkie mięśnie, typu
mięśnie klatki, brzucha, kończyny. Potem jest cały układ nerwowy. I mamy wszystkie nerwy, jakie mamy w organizmie. Nerwy czaszkowe, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, czyli węchowy, wzrokowy. To są te wszystkie nerwy, które mamy w głowie. Potem nerwy rdzeniowe, drogi nerwowe. Potem naczynia, wszystkie naczynia, jakie mamy. I tak to wygląda. No i teraz tak, jak to wygląda? Wygląda dosyć jak bochenek. Też jest dużo informacji, jest to gruba książka. Ale przynajmniej też jest płci, nie? Ale nie wiem, no ona jest trochę jak bochenek, tylko że w skrócie, bo to jest jednak jedna książka, nie mamy tutaj 6 czy 7 tomów. Więc wydaje mi się, że to jest lepsza alternatywa dla bochenka, aczkolwiek też widać, że jest to tekst ciągły i stara książka. Ale jest to tak fajnie po prostu po kolei opisane. Obrazki też nie są świetne, ale bardziej mi chodzi o to, że to jest skrót bochenka, a bochenek jest dużo informacji ma, więc wydaje mi się, że to i Skawina jak widać była taka bardziej skrótowa. No i też tu trzeba umieć wybrać te informacje, bo niektóre informacje są naprawdę bezsensowne. Na przykład wystarczy, że macie sobie jakąś kość i w tym tekście, który macie tutaj wszędzie napisane, po prostu wam piszą. Będę teraz wymyślać, ok? Kość szczękowa znajduje się na lewo od kości takiej, ma taki i taki otwór, a wy po prostu patrząc na tą kość szczękową, widzicie po prostu, gdzie ona jest. Jeżeli wiecie, jak to wygląda, jeżeli patrzycie sobie tutaj, to po prostu wiecie, że tutaj macie foramen infraorbitale, czyli wiecie, że kość szczękowa ma otwór podoczodołowy, że ma brzeg margo infraorbitalis, że ma brzeg podoczodołowy, że crista lacrimalis jest chyba ma grzebień łzowy, processus frontalis, wyrostek czołowy. Wyrostek czołowy służy do połączenia się z kością czołową, ponieważ tu jest nasza szczęka, tu jest jakby dziura na nos, tu mamy czoło, czyli tu będzie kość czołowa. Więc jeżeli wy wiecie, jak wygląda, umiecie sobie to podpisać, to nie ma sensu takiego całego tekstu pisać, przepisywać, bo to są rzeczy, które wy po prostu wiecie, patrząc na to. Wy umiecie napisać, że po lewej jest taki otwór, po prawej jest otwór podoczodołowy, jest on tutaj, ta kość graniczy z tą. Po prostu wiecie, że kość czołowa graniczy na przykład z kością nosową i tak dalej, bo po prostu wiecie, jak wygląda taka czaszka. Nie musicie tego pisać tekstem ciągłym. Po prawej stronie jest taki wyrostek, a po lewej jest taki, bo po prostu wiecie, jak to wygląda. Umiecie sobie to wyobrazić. Więc to jest w skrócie po prostu taki opis obrazka. A jak znacie obrazek, to nie musicie tego uczyć, tylko po prostu znacie to na pamięć. Jakby umiecie sobie to zwizualizować. Dobra, więc to był Krachowiecki. I zostało mi jeszcze pokazać moje notatki. No jeszcze zapomniałam wam pokazać atlas fotograficzny. To nie jest zdjęcie, które ja robiłam, to jest po prostu jakieś zdjęcie z internetu. Najlepiej wpisywać nazwy po angielsku, bo po polsku naprawdę jest mało tych informacji. Na przykład jak chcecie wpisać sobie żyła główna dolna, to jakieś real pictures, no to nie będzie nic. A jak wpiszecie sobie inferior vena cava, to będziecie mieli właśnie takie zdjęcia. I tutaj i właśnie tak wyglądają wasze preparaty. Po prostu taka mieszanka i musicie podpisać. Łuk aorty, tenica podobojczykowa, bla, bla, bla. Tutaj są jakieś moje właśnie rysunki. Naczynia wszystkie tutaj na górze. Tu jest ręka, jak idą mięśnie. Tu mam narysowany cały splot ramienny. Strasznie dużo zdjęć mam z internetu. Właśnie tak wyglądają zdjęcia w atlasie fotograficznym. Macie ładnie wypreparowaną nogę, widać tutaj wszystkie mięśnie. Tutaj tak samo się uczyłam też mięśni ręki. Tutaj też jest czyjś obrazek, nie używałam go akurat. Tutaj też jak mięśnie się przyczepiają tutaj. I tutaj znowu są zdjęcia z jakiegoś atlasu fotograficznego. Tutaj widać, jak to wygląda w atlasie fotograficznym. Macie wszystko ładnie podpisane i tu naprawdę wasze preparaty nie będą tak wyglądać na zajęciach. Nie będą tak wyglądać. Ale tutaj właśnie widać ładnie, co biegnie koło czego i tak dalej. Tu właśnie sobie podpisywałam, po prostu zamazywałam. Zamiast kupować taki atlas, po prostu miałam go z internetu. Zawsze można go też po prostu
wypożyczyć. Wiadomo, jeżeli chcecie mazać po książkach, no to kupcie sobie swoje, to będziecie mogli, ale jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniądze, to po prostu sobie wypożyczcie i nie piszcie po tych książkach i tyle. I tak to wygląda, po prostu różne rodzaje mięśni. No, to jest kończyna dolna, jakby ktoś nie wiedział, to jest noga. A tu jest już noga, tylko w wersji Netera. Też sobie otworzyłam Netera online i po prostu sobie zamazywałam, podpisywałam, co umiem, co nie umiem. No więc to by było na tyle. Jest ten film dość długi, no ale trudno mi było opisać całą moją naukę 9-miesięczną w 1 godzinę. W skrócie, mam jeszcze takie modele. Ten żołądka niezbyt mi się przydał, nie jest on jakiś bardzo pomocny, bo żołądek jest ogólnie prosty, natomiast bardzo polecam model serca i model wątroby. Tu jest model wątroby, wprawdzie on się nie otwiera, wątroba jest, powiedziałabym, dosyć prosta. Tu mamy naczynia, pęcherzyk żółciowy i płat prawy, płat lewy. Natomiast wydaje mi się, że warto sobie znaleźć jakiś model serca, model czaszki, bo naprawdę to Wam pomoże. Ja osobiście miałam trochę problem z sercem, w sensie, żeby zrozumieć, jak te naczynia tu przebiegają, bo serce jest dosyć takie krzywe, więc akurat miałam taki i tu widać wszystkie komory, przegrody, zastawki, więc wydaje mi się, że zależy, który preparat Wam sprawia największą trudność. Według mnie serce jest dosyć trudne i czaszka.